Tegoroczny sezon PG Ekstraligi jest dla nas niezwykle pechowy. Dwa pierwsze mecze praktycznie jechaliśmy w pełnym składzie. W trzecim meczu wypadł nam ze składu Chris Holder i to było pierwsze osłabienie. No i niestety początek złego. Kolejne spotkania to wygrany mecz na własnym stadionie z ekipą z Torunia. Tutaj nasz dorobek punktowy wtedy zwiększył się do 6 oczek w tabeli PG Ekstraligi. No i niestety nieszczęsny upadek Nazara Parnickiego podczas eliminacji do SGP 2. Następnie kolejne spotkania, które niestety przegraliśmy wysoko w Lublinie. Później straciliśmy Grzegorza Zęgotę podczas meczu z EBUD Stalą Gorzów i tutaj już ta sytuacja kadrowa była znacznie gorsza, ponieważ i Zęgota, i Holder, podstawowi zawodnicy w Ogólnie Leszno, niestety znaleźli się poza składem. Dodatkowo Nazar Parnicki także leczył kontuzję. No i kolejny nieszczęsny mecz z EBUD Stalą Gorzów, można powiedzieć podwójne uderzenie, ponieważ w pierwszym meczu stracony jest Grzegorz Zęgota, następnie mecz w Lesznie, Janusz Kłodziej trącony przez Oskara Palucha i ta sytuacja kadrowa jest fatalna. Czekamy na powroty tych zawodników. Frekwencja podczas meczu PG Ekstraligi w Lesznie nie jest zadowalająca zarówno dla nas, jak i z pewnością dla tych wiernych fanów, którzy odwiedzają nasz stadion. Gdzieś ten problem z frekwencją zaczął się podczas już pandemii koronawirusa i te obostrzenia. 50% pojemności stadionu, 25% pojemności stadionu, to gdzieś miało zalążek w tym, że na ten moment kibiców na stadionie jest około 6 tysięcy, ta średnia wychodzi. Jak wspominałem, nie jest to jakiś wynik, który satysfakcjonuje zarówno nas jako klub, ale również z pewnością zawodników, którzy walczą na torze o to, aby tych kibiców było więcej. Być może też jest to pokłosie tego, że mieliśmy te wielkie sukcesy w latach 2017-2020 i te 4 tytuły mistrzowskie. Teraz ten skład jest troszkę inny, ale z całą pewnością są to chłopacy tutaj bardzo życi z naszym klubem. Ale jak widać, być może również czynnik inflacyjny, ekonomiczny ma wpływ na to, że w Lesznie tych kibiców na dzień dzisiejszy nie jest zbyt wielu. Myślę, że ta sytuacja będzie się poprawiać. Czynimy starania, organizujemy dużo akcji w szkołach tu w regionie. Propagujemy również rozgrywki U24, gdzie tych dzieci jest zapraszanych bardzo wiele z leszczyńskich szkół czy szkół z regionu, więc myślimy cały czas o tym, bo wiemy, że to, zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to duży problem. Staramy się z tym walczyć i mamy nadzieję, że przyjdą efekty w niedługim czasie i tych kibiców na stadionie w Lesznie pojawi się więcej. Przed nami decydujące mecze. Mam na myśli tutaj mecz z drużyną z Olesz GKM-u Grudziądz na własnym obiekcie. Również w perspektywie jest walka o punkt bonusowy z ekipą Furniture Solution Apator Toruń. Tutaj musimy zdobyć co najmniej 42 punkty, aby myśleć o dopisaniu sobie do tabeli ligowej jednego punktu za ten bonus. Następnie, jak wspominałem, mecz z Grudziądzem na własnym obiekcie, gdzie interesuje nas tylko dorobek 3-punktowy, czyli zwycięstwo z ekipą z Grudziądza. Następnie mamy kolejny mecz na stadionie w Lesznie, pojedynek z Betard Spartą Wrocław, która jest na ten moment niepokonana, więc to zadanie arcytrudne. No i na koniec być może mecz o utrzymanie w PG Ekstralidze, a być może również o awans do fazy play-off z Celfa z Wilkami Krosno.